Cześć wszystkim, znajdujemy się jak widać tutaj dzisiaj na Fitness 24. W materiale z Mariuszem była zapowiadana ustawka treningowa, także dzisiaj mamy sobotę, 4 września. Czwarty września. Jesteśmy właśnie na ustawce. Można powiedzieć, że tutaj jestem zorganizatorem głównym właśnie tego tutaj wydarzenia. No i co, Mariusz, osób troszkę tutaj przyszło. Dzisiaj możesz pokazać, kamerzysta może pokazać. No, troszkę tych osób jest, chyba tam było zapisanych około 50 osób. Około 50, ale kilku takich na pewno sobie jeszcze się nie wpisało, bo zawsze gdzieś tam sprzyczajki wejdą. Aczkolwiek my jak organizujemy tutaj u siebie obecnicimy ustawkę, to zazwyczaj jest sporo ludzi. I poza Śląska i nawet najdalej przyjechali dzisiaj 100 km od Mikołaja. No, widziałem, że rejestracje były na opolskie i tak Mariusz mówi z Mazur, także no tutaj wszyscy, nawet niektórzy z końca Polski tutaj przyjechali dzisiaj na to wydarzenie. Aktualnie znajdujemy się na siłowni, jak widać, ale przed wejściem byliśmy też u Mariusza w sklepie. Była degustacja nowych produktów. Tutaj się przyznam, że testowałem i bardzo dobre, zwłaszcza to było białko, protein. Tak, to nowe. Bardzo dobre, gęste. Nie wiem, trochę tam podjadłem, jestem w okresie masowym, także nawet nie czytałem, tylko to co po prostu leżało, to od razu jadłem. No i masła, wszystkie białka były jak najbardziej ok. Co tam jeszcze? Mariusz, jakieś promocje chyba były? No, promocja. Bo widziałem, że ludzie kartonami coś wynosili. Nie wiem, co wynosili. Głównie słodycze, to chyba te chłopaki, którzy nie mogli dzisiaj zjeść, bo mają zawody za tydzień, robili zapasy i śmieją się, że po zawodach to nie? No właśnie, tutaj też warto podkreślić, że jest tutaj kilka osób, które za tydzień wystąpią na zawodach Słodkiewicz Classic i na dwa tygodnie później? Roberta, tydzień, no za dwa tygodnie. No, za dwa tygodnie na NPC. Także tutaj na pewno zaraz jeszcze kogoś złapiemy, przeprowadzimy rozmowę, może ktoś uchyli rąbka tajemnicy i pokaże formę. Też jest tutaj twój trener, Adam. Adam Suker przyjechał. Ma tutaj sporo podopiecznych, także z Adamem też postaramy się tutaj coś porozmawiać. W formie startowej m.in. będzie Dawid Gwizdol, Michał, Julian Winter podmowy i Karolina, która startuje w październiku już w Pro NPC. No ja myślałem, że więcej tych zawodników jest, widocznie takie formy dobre mają. Znaczy tam wymieniłem się tylko od Adama, a tam nie wiem jak inni mają, wiesz, plany. No. Ale nie, bardzo fajnie, pogoda dzisiaj też dopisała, atmosfera fajna, także co dzisiaj robisz? Dzisiaj to w zasadzie wszystko i nic, bo wiadomo jak na takich treningach jest, że tak powiem, wyjazdowych, towarzyskich. No ja raczej po prostu z góry, bo wczoraj zrobiłem plecy, więc już plecy nie robię, bo to jak pewno większość wie, te plecy są gdzieś tam moim takim mankamentem i na tym będzie długie zależy. Bo nóg dzisiaj bym też nie zrobił w takim towarzystwie, bo robię to dzisiaj z kimś pogadać, że trening jest przerywany. Ale ogólnie nie traktuję tego dnia jak dnia treningowego, tylko taki po prostu dodatkowy dzień. No, ja tak samo, ja szczerze przyznam, nie będę ściemniał, ja to traktuję jako dziennie treningowy, co prawda lekko tam ruszam łapy, ale no wiadomo jaki to jest trening. Także no nic, idziemy coś tam ruszać się dalej, ja tutaj jeszcze kogoś zaraz złapię do wywiadu, no i oglądajcie dalej i zapraszamy. Jest z nami właśnie Kieco, dzisiejszy mój partner treningowy. Treningowy, to nie jest trening, tylko taka przypinka. Jesteś taką w branży osobą nietuzinkową, bo kto tutaj obserwuje, pewnie większość zna. To nie startujesz, nigdy nie brałeś udziału w żadnych zawodach kulturystycznych? Jeszcze nie, jeszcze. A jednak sporo twoich podopiecznych, z tego co się widzi, ja również zaobserwowałem, odnosi fajne sukcesy w postaci lepszej sylwetki. Jedni redukują, inni nabierają masy mięśniowej, są zadowoleni. W czym leży fenomen i przede wszystkim czemu masz tych klientów? Bo u nas się tak przyjęło w branży, że no jednak najpierw musisz wystartować, coś z sobą reprezentować, a dopiero potem tych klientów masz, tak? To zacznijmy od najważniejszego. Nie nazywam ludzi klientami. Aha. Dla mnie to jest takie, dla kogoś to się może wydawać dziwne, bo to co to kurwa za różnica, nie? Dla mnie to jest takie, jak ja bym nazwał kogoś klientem, to może na początku by mi to jakoś tam różnicy nie robiło, ale gdzieś podświadomie bym już może nie traktował tych ludzi z takim respektem, jak mówię o nich podopiecznie.
Dlatego wszystkich swoich podopiecznych... Znaczy wiesz, to ja tak podopiecznie, jak klient zależy... Dla mnie to ma taki, wiesz, bo się boję, że ten mindset by mi się mógł zmienić, nie? Żebym, wiesz, mógł gdzieś tam podświadomie, albo to jest klient, to wiesz. Ja nie mówię, że jak ktoś nazywa klientem, to ma od razu chujowe podejście po prostu, nie? No. Tylko ja mam takie podejście, to jest taka moja pierwsza zasada. Druga moja zasada, miałem jednego takiego trenera, dosyć znanego, kiedyś tam podopingu nagrywał. No i podejście jego było straszne, to co jak po latach, jak się dowiedziałem, jak tą wiedzę weryfikowałem, to co on mnie wysłał, to mówię, ja pierdolę. I zacząłem tak jakby sobie kalkulować, jakie błędy inni robią w prowadzeniu z ludźmi, że jest brak kontaktu, że są słabe odpowiedzi, wiesz, na przykład sami prywatnie rozmawialiśmy, że potrafimy odpowiadać w ciągu godziny, a niektórzy zostawiają bez odpowiedzi te raporty, albo tam kurwa przez 4 miesiące kogoś ktoś prowadzi bez zmian. Wiesz, ci ludzie nie lubią płacić tego ciężko zarobionego hajsu po to, żebyś ty kurwa mu napisał bez zmian, super, okejkę wysłał i tyle. Kwestia podejścia i kwestia takiego pogodzenia tego sportu z życiem. Nie na odwrót. Wiesz, większość z nas, ja sam jestem, że tak powiem, Januszem w tym sporcie. I podchodzę do tego tak, że to jest jeszcze dodatek do mojego życia, nie główna jakaś tam... skupiam trening pod życie, a nie na odwrót. I to pokazuje ludziom, że można fajnie zjeść, można iść na cheata, można iść na jakąś randkę, jak się to jakąś tam kurwa formę wypracuje i nauczyć tego liczenia. Nie trzeba być takim mnichem, nie? No nie trzeba być, że wiesz, wpierdalasz 100% albo nic, oglądasz filmiki kurwa z Rambo, biegasz rano kurwa z plecakiem, z obciążnikami i mówisz, wiesz, każdy tak da radę, ale przez miesiąc. Tak. Każdy potem odpuszcza, rzuca się na jedzenie i wiesz, to jest takie zdrowe, to jest takie pewnego kwestia podejścia, nauczenia ludzi takiego lajtowego sposobu życia, co do tego takie fajne rutyny z tego zrobienia i tyle, nie? Ale no dobra, ale tak jeszcze nie odpowiedziałeś mi wprost, jak przyciągnąć do siebie tych ludzi? Oczywiście tutaj ja twoją historię znam, byłeś otyły, zredukowałeś, pokazałeś, właśnie, że można. No i tak się to nakręciło, tak? Wiem ci, nie wiem, zacząłem swą modę pokazywać na story. Mówić prawdę. Pokazywać, przyśmiewać na przykład niektóre podejście, tam nie jestem z tymi nazwiskami, ale podejście na tych trenerów, jakieś tam kurwa rozpiski na kolanie, jakieś tam kurwa dziwne rzeczy. No i ludzie mnie może za to ciężko mi mówić jako mi o sobie szczerość, bo ktoś mówi, może powiedzieć, wiesz, tak każdy o sobie mówi, że jest szczery. No ale ludzie mnie po prostu za to podejście, za to takie wyluzowane, nie, większość jest kurwa z takim kijem w dupie. Udają, nie wiem, Bóg wie kogo kurwa na tym Instagramie, że tu się musi przy skórze pokazać, tu przy tym. A ja wiesz, ja się lubię przy swoim aucie pokazać, ale też lubię się pośmiać siebie, lubię się kurwa przebrać, za coś pożartować. Też masz kompleksy, nie jesteś idealny, nie? Też mam kompleksy, mam spory kompleks, jak byłem z grubasem, no i przez to też może wyjaśnić, że nie startuję jeszcze, bo muszę ściąć skórę na brzuchu, co mnie uważam, że mnie dyskwalifikuje na ten moment w jakichkolwiek zawodach, bo górę mogę mieć fajną, nogi mogę mieć fajne, ale nie chcę być, wiesz, z tą skórą, jak mi będzie tam zwisać. A najwięcej ile ważyłeś? 112. Możesz wrzucić tu zdjęcie, bo jak ważyłem, jak wyglądałem. To wrzucimy. Także zdjęcie będzie tutaj. No, albo tutaj. No i... No ale waga nie była jakaś. 112, masz 1,80 na pewno gdzieś 5, gdzieś? 1,85, tak? 1,85, 112. Ale to organizm organizmowi nierówny, ciało też jest każde. W zeszłym roku miałem 110, no masz inaczej wyglądałem, 112 kg jak ten, jak byłem grubasem, nie? Ale wiesz, samopoczucie całkiem inne. Jesteś kurwa człowiekiem, tylko jesteś jakimś bytem, kurwa, tylko jesz, nic nie robisz, no tak. I żyjesz z dnia na dzień, a tak jakoś to życie mam ciekawsze po prostu. To jeszcze odnośnie prowadzenia podopiecznych, co cię najbardziej denerwuje wśród podopiecznych, a co najbardziej cieszy? Oprócz wyniku, no wiadomo, że jak ktoś ci napisze, czy tam stawi zdjęcie po 8 tygodniach i widzisz, no fajna różnica, to wiadomo. Kontakt mnie z podopiecznymi cieszy, że zacznę od tych pozytywów. Na przykład, wiesz, jestem osobą obcą dla wielu ludzi, nie? Znany ktoś kurwa 4 tygodnie, 6, 8, a ktoś mi potrafi tak zaufać, że mi napisać, stary, to nic w związku nie wchodzi, tutaj coś w pracy. Wiesz, jestem takim wujkiem dobrym radą. Ja stary nie jestem, ja mam 26 lat, dopiero w tym roku skończyłem, ale sporo swoich rzeczy tam przeżyłem. Czasami staram się, wiesz, sporo takich doświadczeń, co starsi osób nie mają, okazuje, że ja tu już przeszedłem, ja bym zrobił w tej sytuacji tak. Te zaufanie do mojej osoby mi bardzo, bardzo odpowiada. No tym bardziej, że ludzie właśnie w dzisiejszych czasach nie tylko chcą mieć trenera, ale i takiego
mentora, kolegę, tak, taki coaching, wiesz, ja się tam jakimś kurwa coachem super nie nazywam, no ale wiesz, taki fajny kontakt mi opowiada, czego nie cierpię, jak ktoś dostaje rozpiskę zajebistych fajnych posiłków, 30 posiłków, ty, za dwa dni, ej, a zmienimy to na to, a zmienimy to na tamto, a znaczy, o, albo pierwszy raport, nawpierdalał się już człowiek, mówił dwa razy na styku, dwa razy na tym, hop 120 kilo, kiecol, bo mam za tydzień wesele, za dwa tygodnie coś tam, za ten, kiedy jakiś czynnik, nie? No i to mnie nie ma najbardziej, wiesz, staram się tym ludziom tłumaczyć, ja ci mieli nie bronię, sam puszczam, ale kurwa, wyjść do pracy tą formę. Jesteś, że tak powiem, kulańcem, kruchą. Ja też byłem kruchą. Ja przez pierwszy rok tyle lat kurczaka zwierzę, bo myślałem, że się nie da inaczej. Myślałem, że się nie da inaczej, że trzeba warzywa, kurczak, ryż, łosoś i kurwa, i śniadanie białkowo-tłuszczowe. I tak cisnąłem przez rok. Nie pytałem się nikogo o chipmilem. A wiesz, strasznie teraz, wiesz, mamy tych rzeczy w sieci, jakieś fitsosyzer, jakieś galaretki. Nie, w sieci w czasach to... Kiedyś nie było czegoś takiego, kurwa. Kiedyś trzeba było mieć charakter, a teraz są takie ułatwienia, a ludzie jeszcze strasznie wydziwiają, nie? Dla mnie, jak ja bym ważył znowu te 112 kilo, nie pytałbym się o takie rzeczy. Ciężką pracę pokazał, wiesz, jakieś efekty, a dopiero potem coś po kilku tygodniach, miesiącach coś zasugerował, nie? Mnie najbardziej irytuje, tak, nawet nie wiem, czy powiedzieć, że denerwuje. No właśnie, jeżeli, wiesz, przychodzi przykład totalnie obojętny, 80 kilo, kobieta 1,70 m, pierwszy tydzień wszystko ok, super, wszystko ok, pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ale nic się nie zmienia, a jest wszystko super. Czyli jak jest super, to czyli jest walone w chuja. Tak, ale znam ten temat z kobietami też jest, tylko ja kobietom mówię, ja was mogę poprowadzić, każda moja, ja prowadzę praktycznie pół na pół kobiety przez niespotkane, ja co chwilę klinę, jestem chwalę totalnym i kobiety, wiesz, do mnie ciągną, ale mówię, słuchaj, Aniu, Kasiu czy tam Paulinko, będziesz leciała free out. Masz na równi z facetami zapytać, patrz. Tak jak mówisz, drugi, czwarty tydzień nie leci. Ty kombinujesz, tu jakieś rotacje, tu ucinasz, tu dobijesz, już kurwa nie wiesz co robić. A ona zawsze zna okej. A najlepiej wchodzisz potem na Instagrama takie osoby, a tu winko, tu jakiś aperol, tu jakieś kurwa ciasteczko w pracy. Ciastka w pracy też mają drogie dziewczyny kalorie, a perol i alkohol też ma kalorie. Musicie naprawdę... I słodycze bez cukru. To, że nie mają cukru, to nie znaczy, że nie mają kalorii. One nie mają dodatku cukru, no, ale mają węglowodany, które są też cukrami tylko złożonymi i mają czuć. Tak samo nie schudniecie na diecie wege, bo zobaczcie sobie przykładowe, nie wiem, produkty wege, co mają w składzie po 500 kalorii na 100 gramów przez to, bo są nabijane tłuszcze te produkty. Ludzie... Staramy się właśnie cały czas wam pokazywać, że dieta nie jest taka zero-jedynkowa, nie? Że można jeść fajne posiłki, ale trzeba się uczyć tej staromości jedzenia. Macie te składy, idziecie do sklepu, popatrzycie, jaki wam produkt odpowiada. Jak nie macie produkt zwykłego jogurtu, jakiś tam jogobeli czy coś, bierzesz kuźwa skiera, bierzesz sobie owoce, bierzesz słodzik, mieszasz, masz to samo. Inaczej to macie... Jeszcze takie pytanie, prowadzisz na przykład kogoś tylko pod względem dietetycznym, na przykład ktoś do ciebie napisze siema, chcę od ciebie dietę, ale trening sobie sam ustalam. Nie. Przyjdziesz taką osobę? Nie. Czy pakiet cały w ogóle? Nie. Dlaczego? Bo albo sam trening, albo sama dieta. Patrz, rozpisuję komuś trening, nie? Ćwiczy ktoś pół roku na siłowni, jak większość, bez diety. Zapierdala jakby, kurwa, jakby się na wojnę szykował. Podchodzisz do niego, wygląda po pół roku tak samo. Kiecol, gdzie cię prowadzi? A kiecol? Kiecol cię prowadzi? A to chuj z tego kiecola nie trener, nie? Także musi być... Micha jest kluczem, ludzie. Micha jest kluczem, trening jest dodatkiem, to jest bodziec dla mięśni. Ja nie mówię, że trening macie tam robić i coś pokuchać, potem potrzeba się zapierdalać. Ale kluczem jest Micha. Co z tego, że będziecie rzucać po 200 kg na siedę, jak się napierdalacie w hamburgerze? Nie, tak samo. Albo całość, albo w ogóle, bo teraz się zauważa, że jeden ma trenera od diety, drugi od treningu, trzeci od dopingu, czwarty od pozowania, a piąty od motywacji. No dobra, nic. Dwa ostatnie miejsca są na prowadzenie? Tak, i promocja 50%. Zapraszam do Wojtka, mnie tu nie reklamy, bo ja nie lubię reklamy i tyle, nie? No. Także łapę możemy przypiąć, ja mam jeszcze słabą bez. Dobra, idziemy dalej trenować. Pompować dalej łapy. Witam, udało się złapać Dawida. Siema Dawid. Coś, jesteś chudy na twarzy, chyba się zapowiadam jakieś starty. No za tydzień, nie? Na Sotkiewiczu. Będą to starty po przerwie, kiedy startujesz? Po kontuzji. Po
kontuzji. To miało być w kwietniu, a... Tak, bo to mi jest nowo, tak? Tak. Skręgiel. Piąty kręg mi się wysunął na przysiadek, nie? I powiedz mi, czy to wpłynęło jakoś wizualnie teraz na sylwetkę? Powiem ci, nogi nie straciły na jakości, nie? Nie straciły, ale psychicznie było ciężko wrócić, wiesz. A wróciłeś, bo wiem, że ty właśnie jesteś, podobnie jak ja, lubisz ciężko ćwiczyć, tak klasycznie, wolny ciężar. Czy dalej takie ciężkie siady wchodzą w grę, czy raczej... Na razie nie wchodzą, nie? Nie wchodzą w grę. Wiesz, 5 miesięcy rehabilitacji, ale obeszło się bez operacji, nie? No tak. To dobrze. Czyli Słodkiewicz Classic. No to, bo w kwietniu miałeś wychodzić, to... IFBB. I trafia ci się kontuzja i po kontuzji był okres jaki? Musiałeś zluzować typowo, nie? Wiesz, 3 tygodnie w łóżku, no i potem ciężko rehabilitacja, nie? No ale dobry, ogarnięty fizy, no i udało się bez operacji, nie? A czy stosowałeś te suplementy teraz dosyć popularne, peptydy, przepraszam, BPC, TB? Nic nie pomogło. No powiem ci, częste wizyty u fizy mi pomogły, nie? Na początku były co 3 dni, potem co tydzień, potem co 2. I teraz są po 3, nie? Czyli poszło to do przodu. No też, ja szczerze, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy bardzo dobrym fizjo a peptydami, no to wybrałbym też fizjo, tutaj nie ma co rozsypiwać. No wiesz, jak to jest, nie? No. Przygotowania są pod okiem. Adama Supera. Nie zmieni Adama Supera. Który to już rok? 3,5 roku już, nie? 3,5 roku. Czy te przygotowania... Inaczej, po tej kontuzji, co miałeś, bardzo się zaniedbałeś? W sensie, czy... Nie. Aha. Powiem ci, no jak... A i w ogóle pierwsze pytanie, czy trzymałeś miskę? Trzymał, nie? No to wiesz, u mnie to była norma, nie? Wiesz, jak leżysz 3 tygodnie w łóżku i jest taka kontuzja, no to warto przytrzymać, nie? Wiesz, tym bardziej, wiesz, to było 4 tygodnie przed mistrzostwami Polski, nie? Czyli nie musiałeś jakoś gonić tego, nie? No, nie trzeba było gonić, nie? Czyli bardziej czekasz na start, a właśnie go nie gonisz. Dokładnie. O coś jeszcze miałem zapytać, czy aktualnie jak wygląda dieta? Aktualnie? Na pewno chcesz wiedzieć? No. Tak, żeby no to... właśnie tutaj niektórzy przestali narzekać, że siedzą na czystu węglowodanach, robiąc 30 kardio dziennie i już jest droga krzyżowa. Wiesz, u mnie teraz jest 40 gram na cały dzień, nie? 40 węgli na cały dzień, bez względu czy treningowy, czy nie treningowy. No i do tego 65 minut rowerka rano i 30 minut sobie po siłowni, nie? Ale tak... no, człowiek chodzi zadowolony, nie? To... Ale to robicie ze względu na... Na limit. A przykładowo tak wrócić wstecz 4 tygodnie, jak ile jadłeś węgli? To ci powiem, było 350. To też nie jakoś mega dużo, nie? No wiesz, u mnie jest tak u ciebie, nie? Na masie, nie? Że wrzucisz 300 gram, no i ta sylwetka po prostu rośnie, nie? Ale jak już wchodzimy w redukcję, no to... Jeszcze zjadzić, a sezon planujesz jakoś dłuższy, czy dopiero wyjdziesz na Słodkiewicza, zobaczysz jak odejdzie i jest dopiero dalej podejdziesz? Planuję na pewno dłuższy, nie? Dłuższy. Po takiej przerwie, tym bardziej wiesz, to miała być wiosna, jesień, nie? Taki sezon zawsze mi się jakaś marzył, no ale wiosna nie pykła. No teraz jest Słodkiewicz i za tydzień jest NPC. A testowaliście podczas przygotowań coś takiego innego niż do tej pory, czy raczej klasycznie? Klasycznie, po prostu ścinka węglowodanów, więcej kardio. Dokładnie, tak samo, nie? No i trening tak samo, nie? Same wolne ciężary, nie? Adamowi... Bez jakichś wymysłów, nie? Adamowi pokazywałeś się? Tak. Dzisiaj? Dzisiaj jeszcze nie. Na samym końcu treningu i... A kiedy się ostatni raz mu pokazywałeś? No co tydzień, nie? Co tydzień. Zadowolony? No Adam jest zadowolony. Czy raczej Adam jest takim typem, że nic nie mówi, nie chce za bardzo chwalić? Czy... Powiem ci, Adam jest taki, że dopiero wszystko powie po zawodach, nie? A, wszystko po zawodach. Tak, jest okej, lecimy dalej, nie? Dobrze. Nie wiem, co tu jest, jakieś światło, może coś przypniesz. No coś tam. Jakiś rąbek tajemnicy uchylisz. Nie wiem. Nie wiem, prężki możesz zbliżyć. O. Jest. Konkretnie. I całą sobie wkość. Nie, widać, że właśnie nie, no to jak na tą ilość kardio, to nogi są dosyć takie wypoczęte. No i wiesz, bez przysiadów, nie? Może dlatego, ja wiesz, że, no. Ja ci powiem, Wojtek, w tym przygotowaniu zrozumiał ludzi, co nie robią przysiadów, czemu nie są zmęczeni. No. Wiesz, u mnie była zawsze zasada tydzień przed zawodami,
co ma siadać te 180, nie? To tak, a, wiesz, bo może spaść. Wtedy stwierdził, wiesz, nic nie spadnie i ta siła została, nie? No, ale to też na przykład mówił to Tomek Pabiniak u nas w wywiadzie, że on im ćwiczył nogi lżej na prepie, tym one były lepsze. Lepsze, nie? Były bardziej wypoczyte. Na masie owszem, trzeba poszaleć, ale ja wiem, co się łatwo mówi, a ciężej to przełożyć na praktykę. No nic, powodzenia, jasne, trzymam kciuki, bardzo. Pewnie będę widział na żywo. No i co, lecimy dalej. Dzisiaj jaki trening? Siłowe barki z trycepsem, nie? Taki z przymrużeniem oka, nie? Na przetrwanie, nie? No to nic, byle doładowania, no i czekamy na wynik końcowy. Dzięki, dzięki bardzo. Udało nam się złapać Dawida Olszewskiego. Siema, Dawid. Dzień dobry, witam. Dawid dzisiaj przyjechał z Tarnowa. Tak wyszło, no. Tak, z Tarnowa. Chyba drugi raz na Ustawce Oświęcimiu. To znaczy na Ustawce taki typowo pierwszy raz, natomiast drugi raz już tutaj w Oświęcimiu, bo wcześniej było takie spotkanie bardziej... Aha, tak, tak, przepraszam. No, tak, tak. No Adam zaprosił, jako że to ekipa Adamowa była, więc Soccer Team się zjechał, więc no, dzisiaj właśnie tak sam się śmiałem z Dawidem, przeprowadzałem wywiad, mówię, że taka ustawka Adama, bo tutaj co drugi to od Adama, tylko chyba ja tu nie jestem od Adama dzisiaj. Jak oceniasz ustawkę? Trochę ludzi przyjechało, nawet niektórzy z nadmorza przyjechali, rejestracji widziałem o polskie, także chyba okej. Okay. Na pewno frekwencja dopisuje zawsze chyba z tego co mówię w tych ustawkach, więc to jest na pewno duży plus. I też taki plus, że tutaj zawsze są ludzie, którzy się siedzą w temacie, nie? Zawsze pasjonaci, niekoniecznie zawodnicy, ale zawsze osoby, które gdzieś tam czy śledzą zawodników, czy też w jakiś sposób się tam utożsamiają właśnie ze sobami, którzy idą bardziej profesjonalnie w tym temacie, więc to zawsze jest takie nakręcające, nie? No i przede wszystkim przyjeżdżasz tutaj i uświadamiasz sobie, że jesteś w grupie głęboko z formą, z rozmiarem, no, tak, ze wszystkim, więc zawsze to jest motywujące. No, my obaj w okresie masowym, ale właśnie teraz mniej troszkę o ustawce, bardziej o tobie. Rozpocząłeś okres masowy, teraz był krótki minikat, który trwał. Szczerze powiem, że nawet nie wiem ile, bo to było takie... Chyba dwa tygodnie coś takiego. Chyba 4 albo 6, wiesz, bo to było tak ale stopniowo. Tak, dość stopniowo schodziliśmy, bo najpierw miałem też problemy trochę żołądkowe, jakieś tam bakterie złapałem, więc najpierw było obcięte samo białko, później było obcięte jeszcze węgle, później było jeszcze mocniejsze obcięcie, więc łącznie to było tak myślę około... Kurde, nie chcę rzucać jakimiś liczbami, ale myślę, że między 4 a 6 tygodni, coś takiego, no. To tak zleciało, że być może to były 3 dni, a mi się tak wydaje, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale myślę, że bardziej bliżej 4 tygodni niż 2. I okres masowy planujecie, jakąś konkretną datę, jakieś takie konkretne tygodnie, czy raczej wyjdzie wszystko w praniu? Wiesz co, ja w ogóle jestem taką osobą, że ja w ogóle nie lubię planować, bo wiesz, zawsze tak wychodzi. No, no właśnie. Adam ma podobnie, więc tutaj nigdy nie ma czegoś takiego, że dostaję jakąś informację, że masujemy tyle i tyle. Tylko wiesz, no jak już widać, że po prostu nie ma sensu, to nie ma sensu, nie? Więc nie mam jakichś założeń, wiadomo, no, stan jest taki, żeby za rok wystartować w wyższej kategorii, więc myślę, że jakiegoś... Wiosna? Myślę, że bardziej jesień chyba. Ciężko powiedzieć, no do wiosny to może być trochę mało czasu, zresztą chciałbym też jakoś tak zgrać z moją żoną, żebyśmy mogli może razem sobie polecieć sezon, więc byłoby tak idealnie, żeby chyba jesień. A powiedz mi, bo bardzo miałeś, no długi miałeś sezon startowy, bo praktycznie zacząłeś od początku roku. Praktycznie wtedy co ja, to był marzec, kwiecień, coś takiego, no był pierwszy start. No, chyba w kwietniu był pierwszy, nie, marcu, no faktycznie marcu. No i też ciągłeś długo sezon startowy i od razu zrobiłeś też masę. Powiedz mi, nie odbiło się to jakoś negatywnie na zdrowiu, tak szczerze, czy po prostu było okej, okay, nie? Chodzi mi o to, że wiesz, czy od razu tam trawienie gdzie nie siadło właśnie i te problemy nie, się pojawiły? Nie, szczerze mówiąc nie miałem jakichś takich problemów. I czy przede wszystkim ty nie byłeś przemęczony? Znaczy, po takim sezonie. Znaczy, powiem ci tak, generalnie zawsze się zastanawiam, czy to na pewno ma duży wpływ z tym, że to są osoby, które bardzo długo już w temacie siedzą, czyli startują bardzo wiele lat. No ja tak naprawdę to był mój, można powiedzieć, drugi sezon startowy, a trzeci taki sezon startowy ogólnie, z tym, że no jeden start to nie jest sezon, więc zaliczamy to jako drugi sezon startowy. Więc też nie mam tak dużego stażu, żeby być gdzieś tam bardzo mocno przemęczony, natomiast no teraz miałem, nie wiem ile, 9-11 startów. Łącznie byłem, nie wiem, od września do... nie wiem kiedy, maja czy coś takiego na redukcji cały czas, więc też dosyć długo. I szczerze mówiąc, no nie odczułem takiego momentu. Wiadomo, że jakieś tam przemęczenie jest związane z deficytem, natomiast żebym jakoś tak bardzo był zmęczony, musiał odpoczywać, bo to nie. Więc ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby, nie wiem, po zakończonym sezonie robić jakiś odpoczynek, bo no ja nie uważam, żeby to był mądry pomysł. Więc my zazwyczaj robimy tak, że po prostu robimy odbicie, wykorzystujemy ten czas, no i ewentualnie wtedy, jeżeli ktoś rzeczywiście ma jakieś problemy i czuje, że potrzebuje odpocząć, to powykorzystamy właśnie taką okresie odbicia. Myślę, że warto to zrobić, ale ja do tej pory nie miałem takiego momentu, żeby gdzieś tam był coś takiego. Jak czuję, że potrzebuję, robię sobie dłużej, nie wiem, przerwy między treningami,
jest spoko, nie? Na pewno jest to zależne, czy ktoś robi jeden start, czy ktoś robi 10 startów, nie? No, jeżeli ktoś robi jeden, dwa starty i nie robi odbicia, no to moim zdaniem strata też. Tak, ale też wiesz, to też zależy od tego, ty na przykład miałeś bardzo ciężko się wbijać w tam wagę, więc też dużo bardziej wymęczające są takie hardkorowe zbijanie wagi i tak dalej, gdzie w moim przypadku ja tam miałem naprawdę niewiele, żeby tą wagę zbić, bo ja się prawie, że na styk zawsze mieściłem tam delikatne, tylko jakieś manewry były przy końcówce, więc to też nie jest tak taksujące. No nie oszukujmy się, że wiesz, jak ktoś jest, nie wiem, klasykiem i musi zbić naprawdę dużo, no to tak. W twoim wypadku, że ten wypadek powinien startować do 100, a startowałeś do 90, to na pewno jest to dużo bardziej wymęczające dla organizmu niż w moim przypadku, więc to chyba, no myślę, że to też dlatego tak lajtowo w ogóle cały ten proces przebiegł. A aktualnie waga? Waha się w okolicach? Na rano miałem 104,5, tak zazwyczaj między 104 a 106 kg. 104, bo startowałeś do 90 kg, tak? Mhm. Do 90 kg i no to następna kategoria, tam z tego co się orientuję, to 102, tak? Tak, to 102 kg. No to co? Mi pozostaje życzyć Ci powodzenia, dziękuję, zdrowia, bardzo. Żeby właśnie to jedzenie wchodziło. Problem jest z jedzeniem na masie, czy nie, jesteś raczej niejadkiem, czy takim? No nie, raczej chyba w drugą stronę, chociaż no już nie ukrywam, że im człowiek jest większy, tym więcej je, więc też te problemy są na pewno większe. A właśnie, ale jeszcze przerwę Ci, zauważyłeś, że z roku na rok, jak tej masy nabywasz, musisz jeść coraz więcej? Bo jednak powiem Ci, że niekoniecznie obserwuję takich zawodników ciężkich i to, że tam znaczy, powiedzmy na pewno kiedyś nie jest to, wiem o co Ci chodzi, na pewno nie jest to taki wzrost liniowy, bo były takie okresy, że miałem nawet więcej kalorii niż teraz. No. Natomiast no, na pewno to jest tak, że najwięcej sobie możesz pozwolić, nie? W sensie takim, że nie ma czegoś takiego, że dobra, podbijam po 1000 tam powiedzmy węgli, ale jestem już tak zalany, że w zasadzie to nie wiadomo, czy jest sens 1000 węgli jeść. Tylko jest na przykład, nie wiem, jest to 800 tam, czy tam 900 gramów węgli, ale kata na brzuchu, więc na pewno jakby pod tym względem jest to takie bardziej wyważone. Myślę, że no mógłbym teoretycznie z taką jakością, jak w dawnych latach robić, jeść pewnie więcej, tylko że po prostu mało jest opłacalne, nie? A kardio na masie praktykujesz, czy? Ja cały rok ścisnę kardio. Cały rok. No przynajmniej te 5-6 razy w tygodniu kardio, takie między 25 a 35 minut cały rok zdecydowanie. No to jeszcze raz, bo tutaj przerwałem. Powodzenia, zdrowia, no i co? Widzimy się na wiosnę. Dziękuję bardzo i vice versa.